Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Jest z nami Małgosia Marczewska z Lab Life. Cześć Małgosiu. Dzień dobry, cześć wszystkim. Cześć, cieszę się, że się zgodziłaś na spotkanie z nami, bo mieliśmy spotkać się w najbliższą sobotę, pod koniec marca, no ale z oczywistych względów zostajemy w domu, przenosimy naszą aktywność online. To też są takie nasze pierwsze próby, więc cieszę się, że ty w nich uczestniczysz, bo byłaś od Dziękujemy początku za po naszej. cierpliwość i za nowe technologie, prawda? No właśnie, właśnie. Czas wokół nas jest takim czasem, myślę, przynajmniej dla mnie, pełnym niepokoju, pełnym różnych informacji, które krążą wokół nas, takiego czasu odseparowania od innych, od pozbawienia siebie takich przyjemności czy podstawowych rzeczy związanych z życiem, jak bliski kontakt z innymi ludźmi, czy chodzenie na basen, albo no, takie czynności codzienne. I tak sobie myślę, że mam tutaj do ciebie kilka pytań, ale nasunął mi się taki cytat z Szymborskiej z wiersza Nic dwa razy się nie zda, nic dwa razy. I on brzmi więcej tak. Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Ten wiersz dodaje mi otuchy, bo wybiegam myślami w przyszłość, co się wydarzy, kiedy to wszystko minie. A potem od razu przychodzi taka refleksja, no ale jeszcze trzeba to przeżyć, co przed nami. I gdybyśmy mogli porozmawiać chwilę o czasie, czym jest czas? Wiem, że zajmujesz się też nie tylko sprawami rozwoju osobistego, ale też studiujesz fizykę kwantową. Mogę powiedzieć, że jestem twoim uczniem, bo spotkaliśmy się w tym roku na kursie To moje Szkoła ulubione Miło. światło od lat. Fizyka kwantowa. Tak. Fajnie. Spotkaliśmy się na kursie, który prowadzisz, Szkoła Miłości, która bardzo dużo wprowadziła dobrych zmian w moim życiu, w życiu mojej rodziny, z moją relacją z moją Asią, z moją narzeczoną, z moimi dziećmi. Więc moje pytanie pierwsze jest takie: czym jest czas? Gdybyś mogła nam jakoś inaczej przedstawić ten czas, bo potem chciałam cię zapytać, jak sobie z tym czasem radzić i jak go postrzegać. Cóż, to mogę podzielić się tylko moim jakimś rozumieniem tego pojęcia i tym, jak ja czuję ten czas. Tak jak powiedziałeś, no właśnie teraz mamy taki czas wyjątkowy, który się nigdy wcześniej nie zdarzył i pewnie nigdy się nie zdarzy, bo każde inne doświadczenie jest zupełnie w innym kontekście. I to, co mówiłeś, i ten fragment wiersza, to jest dokładnie opis tego. Co warto robić z czasem, to znaczy przeżywać go i wiedzieć, że minie. To jest jakby najważniejsze dwie rzeczy. Czyta się często w różnych opracowaniach naukowych, że czas jest funkcją umysłu. Czas, mówi się, że jest pojęcie czasoprzestrzeni. Ja czuję, że jestem w czasie wtedy, kiedy uruchamiam świadomość tego czasu, to znaczy, jeżeli myślę o przeszłości, to przenoszę się w czasie do przeszłości i mój mózg mi doskonale w tym pomaga i czuję uczucia z przeszłości, widzę rzeczy z przeszłości, czuję wręcz smaki, zapachy, każdy z nas zna to doświadczenie. I tak naprawdę od lat uczę się korzystać z tej funkcji umysłu, to znaczy uczę się też podróżować w przyszłość do miejsc, które sama wybieram. I w teraźniejszości skupiać się na tym, co teraz czuję, nawet teraz rozmawiając z Tobą, czy spotykając się z Wami w taki sposób. No i mówi się, że mamy wpływ tylko na to, co teraz, bo emocje wywołane wspomnieniami, czy też emocje wywołane wyobrażeniami, i tak czujemy tu i teraz. Jesteśmy osadzeni w czasie, w jakiejś czasoprzestrzeni i jej doświadczamy. Bardziej chodzi o to w moich poszukiwaniach, jak to możemy robić, żeby te doświadczenia nam służyły i co możemy robić, żeby zmniejszać ograniczenia wynikające z naszych różnych doświadczeń. Właśnie chciałem cię zapytać, bo od razu przychodzi mi do głowy taka myśl, jakby porównanie z przeszłością. Było tak, że kiedy mogliśmy robić wiele rzeczy,
jakieś powiedzmy 2-3 tygodnie temu, to narzekałem na to, że nie mam czasu, że właściwie nie mogę poświęcić się na to, żeby, nie wiem, zobaczyć, jak moja córka zrobiła postępy w malarstwie, albo jak mój syn tam mówi coraz pełniejszymi zdaniami. A teraz ten czas jak gdyby mnie zalał, to znaczy tego czasu jest tak dużo, że bardzo ciężko jest się w nim też odnaleźć. Jesteśmy w takiej specyficznej, małej przestrzeni, więc myślę, że wcześniej było tak, że było mało czasu i była duża przestrzeń, bo można było wyjść na zewnątrz, a teraz jest tak, że jest dużo czasu, a ta przestrzeń nasza życiowa ogranicza się właściwie no, z każdym dniem. To jest taka nasza też decyzja, myślę, świadoma osób, które no, starają się chronić siebie, swoich bliskich i też służby, które mają nam pomóc w przyszłości, więc ja to tak rozumiem. No ale myślę, że nasz mózg, nasze emocje, to do czego się przyzwyczailiśmy, no bo jednak gdzieś nie staramy się żyć w schematach, ale jednak one nas gdzieś tam dotykają, więc nagle, tak jak himalaiści powoli wznoszą się na te szczyty i nie dopada ich choroba wysokościowa, my nagle zostaliśmy po prostu zalani tą ilością czasu i co z tym zrobić? Wiesz, to też opisujesz to, co robi głowa każdego z nas i każda głowa działa inaczej, bo myślę, że jedną z wielkich zagadek, do której jakby odkrycia się dochodzi różnymi doświadczeniami, jest to, że właśnie to nasza pojedyncza myśl od razu nas wkłada w jakąś rzeczywistość. Jeżeli jesteś osobą, która myśli, że nie mam na nic czasu, to po prostu w tym samym momencie twój świat wewnętrzny jest światem, w którym na nic nie ma czasu, a to koduje naszą percepcję i daje zauważyć tylko rzeczy, które są dowodem na to, że naprawdę nie mamy czasu. Kiedy za chwilę pozornie nic się nie zmieniło, poza tym, że stwierdzasz, że mam teraz za dużo czasu, jesteś tym samym mężczyzną w tym samym mieszkaniu, z tą samą rodziną, z tym samym zawodem, i nagle doświadczasz, zauważasz mnóstwo informacji na zewnątrz, które są dowodem na to, że masz za dużo czasu i nie umiesz się w tym odnaleźć. To jest kolejna myśl, która nas wkłada w rzeczywistość. Nie umiem się odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w ogóle ten niesamowita okazja do tego, żebyśmy zwiedzali swój wewnętrzny wszechświat. To znaczy wszechświat naszych myśli i emocji i tego, jak jedna myśl potrafi przekonfigurować wszystko to, co się wokół nas dzieje. To jest najwspanialsze w takich momentach, a myślę, że szczególnie ważne w czasach kryzysu, dlatego że my no, musimy przyznać pewnie się przed tym, przed wszystkimi, że tylko bardzo trudne doświadczenia zmuszają nas do rozwoju, albo dużo łatwiej nas zmuszają do rozwoju niż nasza decyzja, że będziemy się rozwijać. Po prostu jeżeli jest jakieś zagrożenie, to dużo naszej aktywności wynika z tego, że coś jest dla nas zakazane, więc jak jest gdzieś zamknięta furtka, no to my szukamy przestrzeni gdzie indziej. Więc jak nam zakazano wychodzenia na dwór, no to jesteśmy zmuszeni tu na zewnątrz, jesteśmy zmuszeni szukać różnych pomysłów na to, co zrobić w tej sytuacji. I w tych czasach kryzysu to, co widać nas ratuje ewidentnie, to jest to, że my no cały czas poszukujemy i uczymy się podejmować świadomych decyzji, to znaczy decyzji nie wynikających z odruchu i z nawyku z przeszłości, tylko decyzji z mojej świadomości, czyli jestem świadoma tej sytuacji, jestem świadoma zagrożeń, jestem świadoma ograniczeń, ale jestem też świadoma tego, kim jestem, co potrafię, co mogę, jakie mam możliwości i z tego poziomu podejmuję jakieś decyzje. Więc trochę mam, moja obserwacja jest taka, że my teraz jesteśmy świadkiem jakiegoś takiego, ja to nazywam kwantowego skoku w naszej świadomości, czyli wrzucono nas, ta siła wyższa, czy też to pole, jak ja mówię, wrzuciło nas w rzeczywistość, w której doświadczamy dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest doświadczenie bezsilności, bezbronności. Naprawdę jesteśmy bezsilni wobec wielu sił, a druga rzecz to jest taka, jesteśmy bardzo połączeni. I ta świadomość po prostu już w nas jest, tego się nie cofnie. Nie potrzebujemy paru tysięcy lat ewolucji, żeby to się stało powszechną wiedzą, tylko właśnie teraz w jednej chwili doświadczamy tego skoku i nikt temu już nie zaprzeczy, że
Twoja myśl i Twoje uczucie i Twoja decyzja wynikająca z tego uczucia, czyli to na przykład, czy umyjesz ręce, albo czy wyjdziesz na zewnątrz, albo czy przytulisz się do kogoś, z jakim tęsknisz, chociaż nie wolno ci tego robić, może wpływać na dziesiątki, setki, tysiące czy miliony ludzi, na ich zdrowie i na ich życie. Więc trochę pewnie potrwa, zanim my głęboko uświadomimy sobie, jakie za tym idą możliwości i jak my możemy wpływać na innych, skoro wpływamy i tak, skoro jesteśmy połączeni, i że my bez innych w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I ta sytuacja to są takie lekcje, więc no, trochę nas to wrzuca w odkrywanie zupełnie nowych rzeczy. I w moim odczuciu my jesteśmy w takim momencie, w którym potrzebujemy uczyć się nowego myślenia, nowego rozumienia i nowego odczuwania, bo to jest nowa sytuacja. Jej nigdy wcześniej nie było, więc możemy inspirować się starymi rozwiązaniami, ale one nie będą działały tak skutecznie. Będzie działał nowy sposób używania tego, co wiemy i to, co wynika z doświadczeń innych ludzi. Bardzo ciekawie mówisz. Cieszę się, że właśnie na te tematy jakoś ta przestrzeń czy pole nas wrzuciła właśnie. I myślę sobie, mam taką intuicję, że chętnie poznałbym jakieś praktyczne ćwiczenia, to znaczy je znam, trochę ich znam. Myślę o koherencji serca, czy po uwalnianiu, o tym, co ty na swoich stronach, czy w aplikacjach, których jesteś twórczynią, realizujesz i polecasz, ale o tym będziemy pewnie powiemy sobie na końcu naszego spotkania. Ale chciałem ci jeszcze trochę zapytać o taką rzecz bliższą, dotyczącą właśnie tej konfrontacji z tym, co dajemy drugiemu człowiekowi, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach gest podania ręki no jest czymś, co się rzadziej zdarza niż zwykle. Spotkałem kogoś takiego mojego znajomego na ulicy, to też stworzył się między nami taki pewien dystans, który jest narzucony przez naszą głowę też, ale to pokazuje, tak mi się wydaje, że jak ważne jest to, z czym my przychodzimy do ludzi, gdybyśmy wyrzucili na chwilę z naszej wyobraźni tą sytuację zagrożenia i tego wirusa zamienili na coś, co mamy w sobie i z każdym dniem dajemy drugiej osobie i ona albo się tym zaraża, tak nazwijmy to w cudzysłowie, bierze to od nas, to czy oczywiście to się nasuwa samo przez się, ale czy to nie powinny być same dobre rzeczy? No tak, ale no, oczywiście, że powinny być. Wszyscy to wiemy i czujemy. I wszyscy mamy doświadczenia, które wynikają ze słowa powinienem czy powinnam. No tak, to jest zaprzeczenie pewnych sytuacji. Trochę taka pułapka. Ja też chcę zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś, że my bardzo często mówimy o tych interakcjach między ludźmi właśnie w taki sposób, że zastanawiam się, co ja daję innym, co ja wnoszę w inne życie, czym ja się dzielę z innymi ludźmi, czy ja zwracam uwagę na inne osoby. I gdzieś mamy w tym myśleniu zakodowane coś takiego, że okej, to robienie różnych rzeczy dobrych dla innych, to właśnie to jest dobre, a jak ktoś nie robi nic dla nikogo, to naprawdę to nie jest dobre. Więc od razu wchodzimy w ocenianie. I ja trochę myślę o tym, trochę bym to zupdate'owała, wiesz, że lubię słowo update. Znaczy, to nie jest tak, że ja coś daję innym. To jest tak, że ja rozwijam swoją świadomość, opowiadam o tym, mówię, używam tej świadomości, próbuję, eksperymentuję, a nie mam, nie wynika to w ogóle z mojej woli, że inni to czują. Po prostu ludzie, my ludzie bierzemy i dostajemy i odczuwamy inne osoby bez względu na to, czy one tego chcą, czy tego nie chcą. To jest nasza decyzja. Jeżeli masz wokół siebie osoby, które po prostu są z natury życzliwymi, pogodnymi, spokojnymi, entuzjastycznymi osobami, to one będą na ciebie wpływały. Nie dlatego, że zdecydowały o 15, że właśnie ci dadzą trochę życzliwości, tylko po prostu te połączenia między nami istnieją, istniały i będą istniały. I teraz myślę, że my wchodzimy właśnie w taki czas, kiedy zaczynamy rozumieć, że to się zaczyna w nas i że to my decydujemy, co od kogo bierzemy
czyli co zgadzamy się, co umiemy odróżniać, co jest moje, a co jest czyje i na co ja się zgadzam, a co nie, a co my w sobie tworzymy, jakie wywołujemy w sobie emocje, jakie z tego wynikają zachowania czy sposób myślenia, o których wiemy, że wszyscy się w tym po prostu czujemy lepiej, dobrze i mamy jakiś rodzaj ulgi, że możemy przy kimś odetchnąć z ulgą i nie musimy się spinać. Więc to są rzeczy, które po prostu się dzieją naturalnie i trochę, no trochę się rozprzestrzeniają tak jak wirus. Miejmy nadzieję, że będą się rozprzestrzeniały na wielką skalę. A powiedz mi, bo to nas trochę zbliża do tych, nazwijmy to, takich emocji wzniosłych, to znaczy takich bardzo wysokich, rozwibrowanych energetycznie. Nie chcę tutaj oceniać, że pewne emocje są złe, a które dobre, no one po prostu są w nas i ja już to wiem. Są dobre, tak. No właśnie, i one są w nas i należy się nimi kierować. To też mówi takie ćwiczenie, myślę, o którym będziemy mówić na końcu, o koherencji serca, które jakby utwierdza nas w przekonaniu pewnej słuszności naszych działań i naszej obecności tutaj, celowości różnych rzeczy, bo na to się jeszcze może nałożyć sytuacja, w której podejmujemy takie, a nie inne decyzje, które są trochę abstrakcyjne, ale one jednak czemuś służą, więc jeżeli spojrzymy na to z wyższego poziomu, to okazuje się, że rzeczywiście to ma inny sens, ale jak w takiej sytuacji trudnej, kiedy przenikają do nas nawet przez osmozę te chwile zwątpienia, szum informacyjny, liczby, które mogą nas przerażać, jak w tych wszystkich, w tej całej sytuacji czuć wdzięczność i jak to robić szczerze? No, do wdzięczności to jest kawałek drogi, znaczy... No jak prosić, to o wielką łaskę. Sama używasz takiego stwierdzenia. Więc żeby dojść do tej wielkiej łaski, no to najpierw nauczmy się troszeczkę rozróżniać rzeczy, bo jednak mamy nawyk sięgania do tego, co, o czym wiemy i co rozumiemy, więc zawsze mówię, żeby najpierw zaczerpnąć trochę nowej wiedzy, potem się poprzyglądać, jakie z niej wynika nowe myślenie i nowe emocje, a potem zacząć używać tych emocji świadomie, więc te trzy kroki są dosyć istotne. Pierwsza rzecz, wspomniałeś o uczuciach wzniosłych, czy o tym, czy są uczucia dobre i złe. Ja zakładam, że wszystkie są dobre, po prostu uczucia, mamy trochę inne rozumienie teraz emocji. Emocje są informacjami, które krążą w naszym organizmie i uruchamiają pewne wzorce zachowań, wzorce myślowe, uruchamiają pewne konsekwencje. Ale jeśli traktuję emocje jako informacje, to wtedy staję się osobą, która ma szansę skorzystać z tych informacji. Jeśli traktuję emocje jako, no nie wiem, dopust Boży, że po prostu tak się czuję i tyle, no to niewiele mogę z tym zrobić, więc to właśnie jest ta odpowiedzialność i świadomość. Jeżeli chcę wziąć odpowiedzialność za moje życie, no to staram się uświadamiać sobie, co ja mogę, a na pewno mogę robić coś z moimi emocjami. Tak naprawdę to chyba jest jedyna rzecz, którą możemy, bo z cudzymi to jest dużo trudniej. Więc zakładamy, że wszystkie emocje są dobre, bo one nam służą. Lęk służy na ochronie naszego życia, a... O, ktoś dzwoni, to nic. Okay? Jasne, jasne, poczekamy chwilę, oczywiście. Jakiś pan z przesyłką, pan listonosz zadzwonił i jakaś wiadomość, Małgosiu, wkradła się w naszą rozmowę. Ciekawe, co nam miała do zakomunikowania. To na pewno był, ta przesyłka jest na pewno bardzo miła, ja od razu wiem o tym, nie wiem co tam jest, nie mam pojęcia, ale już się cieszę. Więc każda okazja do tego, żeby się ucieszyć, dla mnie jest dobra. Fajnie. A mówiliśmy o tych emocjach, prawda? O tak. Tych emocjach, których czasami mówimy, że są dobre i złe, a ja patrzę na emocje i bardzo to cenię, że od jakiegoś czasu patrzę na emocje z perspektywy naszego organizmu, czyli patrzę na emocje jako na chemię organizmu, która ma pewne konsekwencje i na którą ja mogę wpływać. Z badań naukowych wiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, że wszystkie emocje są potrzebne, może trzy. Po drugie, że każdy człowiek jest w stanie w każdej chwili
wywołać w sobie emocję jakąś, jaką sobie zażyczy, i wszyscy to wiemy, możemy bardzo szybko przywołać jakieś wydarzenie, które łączyło się z naszą złością czy lękiem, i naprawdę szlak nas trafi od razu, a możemy też natychmiast sięgnąć do wspomnienia jakiegoś romantycznego spaceru, czy jakiegoś sukcesu, czy momentu, kiedy ktoś patrzył na nas z uwielbieniem, i wtedy wchodzimy w inne emocje. Więc wszyscy mamy to doświadczenie, a teraz uczymy się korzystać z tego świadomie. I jeśli zaczynamy emocje traktować jako informacje, to one się okazują bezcenne. To znaczy, zakładam, że to, co czuję, jest informacją dla mnie na temat tego, co potrzebuję zrobić. Jeżeli emocje są dyskomfortowe, to one są informacją, co muszę natychmiast zrobić, żeby wyjść z tego dyskomfortu. A jeżeli czuję się komfortowo, to mam informację, co muszę zrobić, żeby się poczuć jeszcze bardziej komfortowo. Więc jakby tylko tyle i aż tyle. Czyli z jednej strony, jeśli moja reakcja emocjonalna nie jest adekwatna do sytuacji, czyli na przykład dostaję ataku paniki, że umrę, ale tymczasem dzieje się to w trakcie oglądania filmu, jedzenia pączków albo oglądania wiadomości telewizyjnych i jedzenia pączków, to raczej w tym momencie to mnie nie zabije, więc nie muszę dostać ataku paniki i mogę zacząć sięgać po racjonalne jakieś argumenty, które troszeczkę stonują te informacje, ale na pewno mogę już wiedzieć, że mam nadmiar tych emocji, tak zwanych przetrwaniowych, i moja równowaga jestem wytrącona z równowagi. Moja równowaga jest rozchwiana. Więc to jest dosyć prosty wskaźnik. Jeżeli ja zachowuję się zawsze adekwatnie do sytuacji, emocjonalnie reaguję adekwatnie do sytuacji, to znaczy, że jestem w równowadze. A jeżeli czasami zdarza mi się uznać, że reaguję nieadekwatnie do sytuacji, to jest wskazówka, że raczej nie jestem w równowadze. I tyle. I wtedy mogę coś z tym zrobić. A prowadzisz też sesje jeden na jeden, nie tylko przez internet, ale też w takim kontakcie bliższym, bardzo bliskim. I ja też korzystam z twoich usług, z tych sesji. Możliwością i determinacją. Bardzo Cię podziwiam. I tak sobie myślę. Chciałbym podzielić się też swoim doświadczeniem i mam nadzieję, że to będzie też przydatne dla osób, które nas oglądają, bo odkryłem w swoim postępowaniu coś takiego, co ty mi uświadomiłaś, że czasami mój lęk albo moja radość, albo moje jakieś bardzo namiętne dążenia do spełnienia czegoś wynika niekoniecznie z jak gdyby moich takich pragnień, powiedzmy czystych, stuprocentowych, tylko ma w sobie pewien pierwiastek związany z moją historią. I tutaj gdzieś wchodzimy w tematy, którymi też się zajmujesz, w epigenetykę, w historię rodu, w historię życia każdego człowieka. Jest za mną taki obraz. Tutaj to jest obraz, który namalowała Asia, i to jest obraz, który mówi o jej przodkach. Więc kiedy ja mówię, Asia, a może pożyczyłabyś mi obraz, moglibyśmy tam, żeby tak ładnie było, żebyśmy to zrobili fajnie. Ona mówi, tylko uważaj, to jest obraz moich przodków. Więc pełnym szacunkiem powiesiłem go tutaj. I czuję tych przodków też tutaj gdzieś za sobą. Mam nadzieję, że oni mnie wspierają. Trudno jest mi to Przodków za sobą, wiesz, to jest naprawdę miłe uczucie. jakoś. Wszyscy stoją za nami jednak. Okej. O pewnych porządkach też będziemy mówić. Mam tutaj kilka pytań do ciebie, ale chciałbym wrócić do tych emocji. To znaczy, mówimy, że emocje są, my je czujemy, ale gdybyś miała trochę więcej powiedzieć o tym, czy możemy czuć emocje za kogoś innego, ale nie mówię o za kogoś innego, za rozmówcę, czy za kogoś, kogo widzimy twarzą w twarz, tylko za pewne sytuacje w życiu, które się wydarzyły nie moim, tylko mojej rodziny albo moich przodków. Możemy jedno i drugie, tak? To znaczy możemy, my ludzie umiemy czuć emocje osoby, z którą rozmawiamy albo która siedzi obok nas, Tak. i
odtwarzamy czasami najczęściej bezwiednie emocje, czyli mówimy to, że nam się emocje udzielają cudze, prawda? I po dzieciach bardzo wyraźnie widzimy, jak im się udzielają nasze emocje i jak na przykład łatwo usypia dziecko, którego rodzic dostaje szału i próbuje za wszelką cenę je uśpić. Sam wiesz z doświadczenia, że taka hamowana złość, bezsilność i znużenie, z którym dziecka raczej udziela się dziecku jako zupełnie inne reakcje niż oczekiwane. Więc my ludzie jesteśmy w stanie, umiemy, możemy, między innymi dzięki neuronom lustrzanym, odtwarzać emocje naszego otoczenia, tego kontekstu, w którym żyjemy. I znowu dzisiejsza sytuacja bardzo nam pięknie to obrazuje, że ta nasza wiedza o tym, co się dzieje na świecie i emocjonalnie, i biologicznie, wpływa na to, jak my się czujemy. Więc jakby my też to czujemy. Czujemy tragedię ludzi w innych krajach, czujemy ich smutek, wzruszamy się tym, jak są dzielni, jak sobie pomagają, więc ich emocje też nam się udzielają. I taka jest ludzka natura. Emocje to jest chemia organizmu, to są substancje i cząsteczki, które uwalniają się w naszych komórkach i powodują określone konsekwencje, czyli docierają, krążą w systemie, docierają, jak sobie to wyobrażam, do mózgu. Mózg podejmuje decyzję, co człowiek ma zrobić. I czy ja dokładnie czujemy, że kiedy narasta pewien rodzaj emocji, to zaczynamy czuć w gardle takie napięcie, że w końcu nie wytrzymujemy i zaczynamy krzyczeć na przykład na kogoś. To jest cały ten neurofizjologiczny mechanizm, który prowadzi nas od impulsu emocjonalnego do konkretnego zachowania. Działania, tak. I co jest fascynujące, że parę lat temu, i dużo o tym poczytam w materiałach profesor Ochojskiej, zaczęto badać się, czy też mieć dowody na to, jak działają tak zwane programy epigenetyczne. To znaczy, programy epigenetyczne to jest taki sposób biologii na zabezpieczanie gatunku przed przetrwaniem. Czyli on koduje emocje przetrwaniowe w organizmach żywych w trakcie zagrożenia jakiegoś życia, czy zagrożenia dla gatunku, koduje te informacje, żeby kolejne pokolenia mogły sobie już z tym zagrożeniem poradzić. I to się dzieje naturalnie i w świecie roślin, zwierząt czy ludzi, czyli wszyscy wiemy, że jeżeli posadzimy jakąś roślinkę w cieniu, która zwykle mieszka na słońcu, to ona bardzo szybko uruchomi zupełnie inne tempo wzrostu łodyg, a inne tempo wzrostu liści. Tak, żeby dojść. Żeby szybko dojść do słońca i wydać kwiatki i owoce i nasiona. I wiemy, że jak zasadzimy jej nasiona, to raczej ona będzie już od razu rosła tak szybko, będzie umiała to robić, czyli będzie powtarzała ten program. I w ten sposób on się przenosi na następne razy, aż znowu trafi do cienia i będzie mogła poprawić swój program epigenetyczny i dostosować go do istniejących warunków. Więc naukowcy obserwują, że programy epigenetyczne po jakimś wydarzeniu zagrażającym są aktywne od 2, 3 do 18 nawet pokoleń. No i zaczęto się przyglądać na to, jak to jest u ludzi również. I chodzi na to, że po prostu dziedziczymy genetycznie dwa programy, czyli mamy jeden program genetyczny, niezmienny, dostajemy geny. 23 od mamy, 23 od taty, z tego się robi 23 nasze geny. Ale okazuje się, że dostajemy też trochę partyturę na te geny, czyli program epigenetyczny i sposób, w jaki sposób one będą aktywne. I ten zapis, jak nasze geny są aktywne lub zablokowane, wynika również z tego, jakie doświadczenia przetrwaniowe były obecne w życiu naszych pokoleń. Więc w moim wyobrażeniu nośnikiem tych informacji są emocje. To znaczy, że jeżeli ktoś 2 czy 3 pokolenia temu w twojej czy w mojej rodzinie przeżył jakąś tragedię, która była zagrożeniem życia, o co nie było trudno w naszej historii, i wywołała ta tragedia jakieś skrajne emocje, co jest naturalne w sytuacji jakiegoś zagrożenia życia, że te emocje są bardzo silne i bardzo dramatyczne i pojawiają się nagle, niespodziewanie itd. I potem nie mamy możliwości
zrobienia czegoś, czyli nie możemy o tym porozmawiać, nie możemy tego wypowiedzieć, nie możemy tego przegadać albo nie możemy temu przeciwdziałać, tylko te emocje z nas zostają, to biologia dokonuje jakby zapisu tych emocji przetrwaniowych po to, żebyśmy w przyszłości mogli sobie z tym poradzić. Problem polega na tym, że szczęśliwie nie mamy już aż tak często zagrożenia życia jak kiedyś, czyli te programy w pewnym sensie są nam zbędne, one już nie służą do ochrony naszego życia, ale one blokują lub aktywują nasze geny, co oznacza po prostu, że jeśli ktoś mnie obraża, nawet jak to nie grozi mojemu życiu, to ja raczej, jeśli to jest na przykład mój szef, to będę trzymała buzię na kłódkę i będę tą złość przełykała. Bo parę pokoleń temu ktoś dzięki temu, że nie przełknął tej złości, zaryzykował czyimś życiem. Więc moja aktywność moich genów jest zablokowana, genów odpowiedzialnych za awanturowanie się. Ja nie Ze będę się. strachu przed tym, że może się wydarzyć coś, Nawet co jak wydarzyło się kiedyś komuś. dokładnie. Więc oczywiście tam jest dużo różnych innych złożonych konsekwencji, ale mówiąc najprościej, my bardzo dużo naszych wyborów życiowych, zachowań, reakcji w sytuacjach ważnych wynika z naszych programów epigenetycznych, czyli z programów wynikających z wydarzeń w naszym życiu i z codzienności w naszym życiu. Bo programy się kodują albo w wyniku jakiegoś dramatycznego wydarzenia, albo w wyniku powtórzeń, czyli tego, co robię codziennie, co jest stylem mojego życia, co codziennie myślę, czy co czuję. O, ciekawe No. rozwiązanie. Prowadzi Tutaj nas do wielu dobrych tak, przyszłych, jest. ale już nie przerywam ci, ale chcę to podkreślić. Teraz to, co jest istotne, to my wiemy też, że tak jak nie możemy zmienić programu genetycznego, to możemy zmienić program epigenetyczny. To znaczy, w momencie, kiedy ja umiem obserwować swoje emocje i je nazywać, i umiem je rozróżniać, i umiem rozróżnić, które z tych emocji są dyskomfortowe, a które są komfortowe, i które z tych dyskomfortowych emocji pojawiają się we mnie i nie są do końca adekwatne do sytuacji. Na przykład mam ochotę wyrzucić dziecko przez okno, ale no, nie zrobię tego, ale mam ochotę, prawda? Więc raczej ta ochota nie jest adekwatna do sytuacji, czyli ta reakcja nie jest adekwatna do sytuacji. To możemy je, jakby, możemy z nimi pracować. Czyli możemy świadomie, tak jak mówiłam z tej świadomości, świadomie dokonywać wyboru, okej, to nie jest moja emocja, ona jest z programu genetycznego, epigenetycznego, ja mogę ją zmieniać. Mogę uczyć się reagować inaczej w różnych sytuacjach. Oczywiście to prosto brzmi, to jest bardzo proste, ale trudne, bo nawyki są bardzo silne, czyli wymaga to ilość powtórzeń i różnych praktyk i różnych ćwiczeń. Kolejna rzecz, która jest bardzo taką istotną wskazówką, jest taka, że jeżeli my często reagujemy falami smutku, przygnębienia, martwienia się, nerwów, frustracji, poczucia bezsilności, to w sytuacji kryzysowej najczęściej tak właśnie będziemy reagować. I wtedy no, powiedzieć komuś, no tak, ale musisz być wdzięczna, no to naprawdę sorry, ale to nie No pomoże. właśnie, no właśnie, no właśnie. Mamy za to informację, że możemy wpływać na nasze zapisy epigenetyczne, są do tego służą albo terapia, albo ćwiczenie technik uwalniania, czyli mamy już sposoby, narzędzia i praktykę, która pomaga nam trochę zrównoważyć proporcje między tymi emocjami. Bo też powiedziałeś bardzo ładnie na początku, w sensie bardzo prawdziwie, że chodzi o to, żebyśmy bali się tylko wystarczająco dużo, to znaczy, żebyśmy czuli lęk po to, żeby nas chronił, ale nie po to, żeby żyć w lęku. Więc mamy badania Lasady czy Barbary Fredrickson, które wskazują, że proporcje w emocjach przetrwaniowych i w emocjach tych wzniosłych, o których wspomniałeś, powinny być 5 do 2. Czyli jednak tych wzniosłych więcej, bo jednak chodzi o to, żeby życie wygrywało. Tak jest też cel biologii. To znaczy, mamy tam te jakieś emocje przetrwaniowe, żeby nas informowały, czy już mam działać, czy mogę sobie odpuścić, ale też potrzebujemy tych emocji wzniosłych dużo więcej, żeby podtrzymywać swoją chęć życia.
Emocje wzniosłe, dokładnie Joe Dispenza nazwał wzniosłe, bo one nas wznoszą. My się czujemy lżejsi, czujemy, że flow się dzieje, że nam się chce, że to jest fajne. Wszystko jest Jesteśmy trochę. uzdrowieni, mamy siłę. Tak. I teraz nawykowo my ludzie jesteśmy uzależnieni od tych emocji przetrwaniowych, czyli nasze programy epigenetyczne uaktywniają określoną ekspresję białek, z której wynikają określone zachowania. Ale my możemy zdecydować, że będziemy to zmieniać. I wtedy potrzebujemy robić równolegle, czyli praktykować równolegle. Czyli z jednej strony uczymy się uwalniać te zaszłości, czyli ten nadmiar emocji, czy też chemii związanej z emocjami przetrwaniowymi. I jednocześnie praktykujemy na przykład koherencję serca, czy różne ćwiczenia, które pobudzają w naszym organizmie chemię uzdrawiającą, czyli tych emocji wzniosłych. No wtedy po prostu szybciej się wraca do zdrowia. I przyniosłem książkę ze sobą, którą czytam. W naprawdę. ogóle nie planowałem, że ją przyniosę, ona się po prostu tutaj sama pojawiła, bo ją przyniosłem 3 dni temu. W ogóle powiem Państwu, że ja mnie tutaj miało nie być, ale akurat się okazało, że jednak jestem, więc to jest coś, co znowu sprzyja i co ma mi służyć i mam nadzieję Wam wszystkim, którzy nas oglądacie i Tobie, Małgosiu, też życzę Ci tego, żeby z tej naszej rozmowy wypłynęło dużo pozytywności. O tej książce jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo chciałbym jeszcze poprosić Cię, Małgosiu, żebyśmy może przejrzeli Twój SoundCloud albo kilka informacji na Twojej stronie, ale to zrobimy na końcu, także jeszcze zostańcie z nami. A chciałbym Cię jeszcze zapytać, odłożę może tę książkę, chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo ja pamiętam taką sytuację, gdzie mam akurat córkę, która ma 8 lat, ja jestem z pokolenia, urodziłem się w 80 roku, jak miałem 7 lat, to pamiętam, że musiałem chodzić i pić jakiś taki płyn, on się nazywał tam, nie wiem, wszyscy stali w kolejce i czekali, rodzice byli zdenerwowani, nie można było wychodzić z domu. No dziwnie podobna sytuacja do tej, która się wydarza teraz. No tak, no bo te sytuacje się powtarzają, ona była z innej przyczyny, więc tutaj mamy, zasięg jest większy dzięki technologiom i mediom. No tak, można szybciej to wiedzieć, prawda, bo to zagrożenie też jest mikro, to znaczy my tego nie widzimy, to są jakieś oddziaływania. Można się szybciej przestraszyć, albo można się szybciej zmobilizować. I teraz po naszych reakcjach możemy się zorientować, których emocji, czy jakiej chemii mamy więcej w organizmie i które programy się uaktywniają. Czyli jeżeli ja zaczynam się naprawdę bać, denerwować, złościć, bo pamiętajmy, że złość jest takim echem zablokowanego lęku i złość wynika z głębokiego poczucia bezradności czy z bezsilności. Więc jeżeli my wchodzimy we frustrację, to są naturalne reakcje. Po prostu możemy dzięki temu się zorientować, ok, ta osoba boi się, ocenia innych, krzyczy, krytykuje, jest agresywna, bo po prostu bardzo to przeżyła. I nic my tutaj nie zrobimy, możemy tylko jej współczuć i jakby dbać o nasze samopoczucie, żebyśmy my byli mimo wszystko spokojni, bo jeżeli jesteśmy spokojni, jesteśmy w większej równowadze, to lepiej wspieramy siebie i innych ludzi i naprawdę wtedy ludzie mogą czuć ten nasz spokój. Więc też wiemy o tym, że akurat jeżeli chodzi o różnego rodzaju infekcje, infekcje wirusowe, one jakby ruszają do akcji wirusy wtedy, kiedy organizm jest predysponowany. A predyspozycja organizmu jest wtedy, kiedy on jest w silnym lęku. Znaczy w silnym lęku ludzie muszą natychmiast zacząć działać. Czyli organizm odcina dostarczanie wszystkiego, co jest potrzebne do równowagi organizmu, odcina dostarczanie do wszystkich organów, a przekierowuje to tylko do tych części, które są odpowiedzialne za walkę. W sytuacji, kiedy nasza walka ogranicza się do siedzenia przed ekranem w tej chwili, to jest naprawdę... I zbierania tych informacji, cały czas dostarczania do mózgu różnych... Dokładnie. Teraz jeśli nastąpiła taka sytuacja, że myśmy emocjonalnie poczuli, że to jest koniec, że to jest jakaś tragedia, że to jest bezradność, bezsilność, że nic nie mogę zrobić, to potem, kiedy te emocje miną, następuje w organizmie według założeń psychobiologii, co ja bardzo intuicyjnie czuję, że takie to jest, następuje faza naprawcza, no i pojawiają się wirusy, które mówią, dobra, robimy tam porządek, żeby ten organizm znowu zaczął cały być zasilany.
Jeżeli w tej fazie naprawczej my zaczniemy się przerażać, no to znowu się zaczyna program przetrwaniowy, potem potrzebna jest kolejna faza naprawcza, ale już mamy dużo słabsze siły. Więc tak naprawdę potrzebujemy angażować się bardzo świadomie w obniżanie napięcia emocjonalnego i w obniżanie poziomu lęku i w produkowanie emocji wspierających. Tym bardziej, że wiemy, że emocje wspierające, mamy to bardzo dobrze już zbadane, bardzo mocno podwyższają siłę naszego systemu odpornościowego. Czy to nie jest genialne, że my mamy ten mechanizm we własnych rękach i możemy codziennie sięgać myślą do różnych sytuacji naszych życiowych, które poprawiają nam radość życia? No i zobaczmy w telewizory, no prawie wszyscy to robią. Właśnie. Może tutaj przerwijmy na chwilę, bo mam takie poczucie, że bardzo głęboko weszliśmy w tematy dotyczące dzisiejszych czasów, tej sytuacji, która jest. Szczerze mówiąc, moim takim zadaniem, moją chęcią nie było to, ale no, trudno o tym też nie rozmawiać, trudno nie odnosić się do tego, jesteśmy na gorąco tu i teraz, więc zróbmy sobie jeszcze chwilę teraz przerwy i za chwilę wrócimy do rozmowy dalej, dobrze?